Witam serdecznie, z tej strony Markis i zapraszam was do mojej osady. Teraz mamy dwie akurat. No to zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy luty. Owieczków mamy 17. Bardzo fajnie. Ten pan tu się będzie nimi zajmował. Okej, okay, to mamy coś takiego. Teraz sprawdźmy tak. Mamy 7 piw. Dobijmy piwa. Tu jeszcze robi te. To było. To nie. Czego nie? Mają. Jeszcze piwka trochę wyrobią. Tylko zmienimy. Jak będzie 10 tych browarów, to otwieram. Mamy już. Dobra, 11 jest. 2. I tu musi się nam załączyć. To zaraz robimy na wyższy poziom. Musimy ile podnieść? 3 budynki. To już będzie spoko. No tu gdzieś łazi, tam gdzieś idzie. Dobra. Lokal otwarty. Może dopiero to od godziny 19. W każdym bądź razie musimy mieć to na uwadze. Tu jak to idzie? To piwko. Dobra, oni się schodzą dopiero. Do lokalu, tak. Jedna osoba już tu weszła. Mamy piwko. Czekamy, kiedy to się nam tutaj załączy. W każdym razie kufle są. Dobra, mamy. Kasy nie mamy. Dobra, to wyłączymy. Ale chałupa duża teraz. Dobra, każdy bądź razie. Domy są galante już. Według innych zabudowań. Są pełne. To jak to wygląda tutaj? To z boku jest wejście chyba. Dobra, my musimy kaski uzbierać trochę. No to, to zrobimy to wszystko. Fajnie. Dobra, i lecimy do tego Poznania. Poznaniu? Jeszcze nam nikt tu nie doszedł. 12 kłód mamy. Jeszcze te dwie tutaj, żeby to ogarnęli. Dobra, tu mamy jedno. Trzeba nam jeszcze jednej stajni. Well,
it was simply a bad bet. These things do happen from time to time. Tu jest jedna, a tu nie mamy. Dobra. Już do Poznania idzie stajnia. Zobaczmy, jak to tutaj tą zwierzyną. O, już jest cienko. Ale mamy, nie mamy nikogo. No i super. Tutaj chłopaki ciechają drzewo. Tu robi opał majster. Tu będzie wydobywka. Będziemy transportować to później do Turku. Do Turku, albo może tutaj zrobimy całość, zobaczymy. Może tutaj od razu będziemy tą stal przerabiać i sprzedawać, chociaż żeby była jakaś kasa z tego. Mogą nie przeżyć tutaj. A tu mamy, nam spadło trochę. Ale jedzenie mamy, stragany są. Ludzie w straganach są. Dobra. No to musimy kasę uzbierać. No to tu jest parcelka fajna. Ten duży już domek ładny. 25, to potrzebujemy około 50. Tu jest handlarz, a nie faktoria. Co my tu mamy do zaoferowania? Handel, wywóz. Zostawmy sobie. Może 500. 500. Okej. No nie ma szału z tym to. Tutaj nie ma szału. Tu nie ma co sprzedawać, tu też nie. Kur, mamy tyle. 20 broń. Jeszcze tą broń tu możemy posprzedawać. A, tu jest cena wywozu, cena przywozu. Nie mamy ceny. Dobra, w każdym razie czekamy. Uruchomimy to troszkę tak, żeby to szybciej szło. W każdym razie zaraz się sezon zacznie. Ile tu mamy? Ale żeś poszedł, panie, z tym. Na razie cię tu spauzujemy, bo ty wykosisz nam całą zwierzynę. I odrodzi się, no dobra. Musimy pamiętać, że jest spauzowany facet. Owieczek 17 mamy. Majster tutaj ogarnie temat. No ładnie wygląda tutaj. Jak widzicie, o. A, tam to było w budowie, teraz jest ukończone. Nie no, bardzo ładnie. Cela mieszkalna poziom trzeci. No to jeszcze dwie musimy zrobić. No ale to musimy mieć kasiory troszkę. Mamy luty. Zaraz się sezon zacznie jagodowy.
Nowa rodzina się już prowadziła jakaś. To mamy 51. Czy to jeszcze 3 rodziny się mogą wprowadzić na razie? Nie, coś tu wykombinujemy. Czy tu idą jakieś żyły wodne? Woda to tylko tu. Będziemy myśleć, gdzie to iść w budowę. O. 14 owiec, 3 jagnięta mamy. O, zwierzyna odradza się. Ten to non stop coś cierpi. No jest zima. Nie ma wszystkiego. Lony takie. Co tu mamy? Wydajność, no słaba wydajność. Ale my to zaraz tutaj zrobimy. Zaraz pójdą jagody. Zwierzyna. Co my tu pójdziemy? Skór tam nie potrzeba, bo mamy tam kozy i tak dalej. Założenie nowego szlaku jest o połowę tańsze. To też jest dobre. Może te owce weźmiemy. Bo jakby się rozmnażały, to możemy je sprzedawać. Zostawimy sobie limit ileś tam, 20 sztuk. No to... Tu trzeba się zastanowić. O, to tylko ta rodzina tutaj coś ma jakieś sapy. A nie, tu masz wszystko i wodę. I tutaj drogę ci jeszcze pociągnę, żebyś widział, że ludzie tu spacerują, coś robią. Tu, jak sobie zasadzisz coś, to będziesz miał różne rodzaje. Następna rodzina się wprowadziła. Bardzo ładnie. Dobra, ja uruchamiam majstra tutaj już. Niech poluje. Może jest kwiecień. No, zaczyna rosnąć. Jak się pokaże, już fioletowe, już wysyłamy ekipę zbieraczy. Dopóki rośnie, bo później to tylko jest zrywanie. A jak rośnie, to można zrywać i cały czas dochodzi materiał. Siedemnaście owieczek. No chyba zrobimy ten rozwój na te owce, że na tym coś zarobimy. Tak w ogóle, panie majster, handel. Ile są te owce, czy to się będzie nam tutaj kalkulować? To nie, to nie. Zwierzętami tu zaawansowane. Ludzie. To nie tu. To jest tu. Majster od zwierząt. Mamy po 30 za sztukę. Za owce. Dobra, 50. Dobra.
Ekipa zryw. Jednego sobie zostawimy na budowę. Nie, do baru damy. Dobra. I teraz będziemy podwyższać tutaj. Bo browara. Gdzie to jest to? Mamy 20 piwa. Co tu brakuje? Jedzenia. Mamy taką możliwość. Gdzie są ludzie? Dobra, idą dopiero. Oni nie mieli tu iść. Halo. Idą na stragan. Idę po towar. Dobra. Ten gdzieś tam poszedł, ten gdzieś chodzi. I zaobserwujemy tych właścicieli. Na razie transport do lokala. Dobra. Dobra, ten już wraca, ten też. Zaraz się zacznie tutaj browarko. Zwolnijmy tempo. Wybudujemy 3, to już będzie fajnie. Ogólnie browary mamy. Tu jedzenia na targu, jeszcze coś tu brakuje. Dobra. Dobra, tu mamy jedzenie. Trzy rodzaje muszą być. Obóz myśliwych mamy. Albo niech ciechają to. Rośnie, dobra, nie zrywają. Tutaj mamy ich dwóch. No. Trzeci produkt. Czy te kurki nic? Nic tutaj nie dają radę. Dobra, może się ustabilizuje. Zobaczmy Poznań. Wiem, tu jest Poznań. 4, jedna rodzina doszła. Fajnie. Mamy już 6. Dobra, jedną już sobie tutaj rzucam do tego. Myśliwego jednego. Osadzenie się zaczyna. Nie mamy nikogo do jagód. Jak to jest? Jeden jest tu. Jeden myśliwy. Tu mamy. Tu damy, dobra, nie zrywa. Dobra, w każdym razie to może robić raczej po sezonie. A tutaj niech będzie na tym targu. Tu i tu, to nie będziemy ich tutaj zabierać. Może dojdzie jakaś rodzinka. Dobra, my patrzymy tutaj, co się dzieje.
Jeszcze nie ma. Lokal otwarty. My nie mamy trzeciego produktu. Może ten młyn postawimy tutaj. Młyn, piekarnię obok siebie. Może zobaczymy teraz ten trzeci produkt. Piwo mamy 15. Fajnie. Wieczki są. Majster już tu obcina na przędze. Tak, mięso i to mamy, nie mamy ani jajek. Warzywa minus 1. Nie wiem, dużo popsutego chyba. A tutaj ten magazyn wybudowaliśmy i co, tu jest coś? No już jest, są produkty. A ten jest pełny. No prawie. No my czekamy za trzecim produktem tutaj. Jest trzeci produkt. Halo, ja widziałem ten trzeci produkt. Marchew. Nawet, o, ale mięcha nie ma. O, chłopaki, coś tutaj szwankujecie mi. Jak marchewka jest, to nie ma mięsa. Dobra, jest mięcho. Dobra. To jeszcze jedna ta parcela. A, jeszcze nie dostali tego trzeciego produktu. Oni wam dadzą mięso i wszystkiego. No, warzyw już nie ma. Co z tymi kurami? Czy one w ogóle coś niosą? Coś słabo. No więcej już jest. No warzywa, żeby jakieś jeszcze doszły. Tam jest w budowie. Nie jest. Dajcie warzywo. O. Potrzebujemy warzyw. O, jest 13 mięcha. Dobra, ja chciałem jeszcze sobie zobaczyć, jak tu się wejdzie. A tu. Naszych zbrojnych. Topory mamy. Dobra, na razie tak sobie zrobimy, bo jakby co to. Chłopy pójdą.
na noże. Dobra. O! A nie, ktoś tam dobił. No mamy już trzy produkty, pani. Tak jest, jak się nie chce iść na targ. You'll not find finer wares anywhere else. A, to już są czwarte produkty. Nie wiem, czy ten czwarty produkt nie zrobić, kurde, tego miodu. To było najciekawsze właśnie. Dobra. Mamy problem z tym produktem. Kto to jeszcze coś ma jakiś problem? A, ten. A, pozazdrościł sąsiadowi chyba. Ale mamy cztery jajka. Pani. Jajca są. Są jajka, jagody i mięso. Coś nie chcę tutaj przejść na wyższy poziom. Browar jest 11 piw. Jest zadowolenie. Że będzie raczej jajka sam. Ogólnie ludzie, gdzie oni są? Nie, no, no to jak to ma być coś dobrego, jak on siedzi tutaj na browarach? Ale idzie ktoś, może akurat. Panie, do domu. Mamy tutaj produkty już dla was. Wszystko ugotowione. Trzy są. A wy sobie gdzieś chodzicie. Może przyjdzie do tego domu. Z zakupami. Panie majster, do domu. Ja to idzie. Ten oczekuje, idzie do domu. Ten idzie do domu. Dobra, idź do domu. To może coś przyniesiesz, tak? Ja mam taką nadzieję. I są trzy produkty, to zobaczymy, czy jak dojdzie do domu, czy ten produkt nam tutaj zaliczy i postawimy trzecią. Dobra, idzie, idzie. On zachmiany lekko jest, widzę, po browarkach. Oczekuję na co? A nie. Bezpośrednio zrobimy sobie na tak. Ta pierwsza chata. Ta druga. Przednia na targ. Niech idą. No, jajec już nie ma.
No ciężko tutaj przejść coś na ten trzeci poziom z tym domem. Dobra. Przyjdziemy za jakiś czas. My lecimy tutaj na Poznaniu. Co to mamy? Poznań, co to mamy? Kłody mamy, desek nie mamy. To tu załatwimy dyski. Tu wpuścimy majstra. It was simply a bad batch. These things do happen from time to time. Zrobimy tak, to damy do tej pani. Przerywają. Dobra, tu idzie, pokarmają. Nie, tutaj mają na 18 miesięcy. Mamy 7-9, to jeszcze dwie rodziny mogą dobić. Ale będzie jak dobije. Dodamy jej tutaj zadanko. Wybudowanie następnych parceli. Właśnie tak. Dobra. To my lecimy do tego Turku nieszczęsnego. Do tych ludzi, bo nie chcą przejść tutaj. No jeszcze nie przeszli. Odranie. Mamy nadwyżki. Trzeba to my mamy o połowego 800 kamienia. Trzeba o połowę. Deski będziemy wysyłać. A od nich kamienie będziemy brać. Tu jest pusto. Co tu się dzieje? Tu mamy. A, żniwa będą za ileś tam dni, dobra. Ile tu możemy dać do tej pani jeszcze? Jeszcze jedną osobę, dobra. To ukradniemy. O, tego majstra i dołożymy. Jeszcze jest roz, jeszcze rośnie, dobra. I zrywają. I rośnie. Jedzenie na 7 mamy. Browary 3. Teraz może nie być tego browara. No, panie majster. Będzie handlować? Nie, to. Te dwa domy to starczy, spokojnie. Czekamy za trzecim produktem. Temu nie pasuje coś. Dlaczego nie ma jedzenia? Opału. Browary. Nowa rodzina się wprowadziła. Kwiecień.
Dajcie ten trzeci produkt. Czy warzywka, czy co inne. To mamy nadwyżkę 26. Dobra, browary się skończyły. Do roboty. Te młynie w to wybudują. Dobra. Nie mamy sodu. Co? Piwa zero. Dobra. Wypili już browary. O, to już mają problem. Karczma. Musimy popatrzeć, gdzie tu jeszcze coś możemy wybudować. Jęczmień. Jęczmień. My to jęczmienia to nie możemy. To akurat też nie. Jedynie zdobyć troszkę i to przejąć. I tu zrobić gospodarkę. Chyba by ewentualnie to można. No tu jest trochę więcej tego jęczmienia. Tutaj nic nie ma na tym polu. Ale tu jest jęczmień, dobra. Jeszcze jedne żniwa mamy tutaj w Turku. No spróbujemy uzyskać trzech produktów. Tutaj rodzina doszła, tak czy nie? Zbierają jagódki. To majster poluje, chyba polował wszystko. Dobra, to mamy opału, mamy deski. Mamy opału 94, jedzenia mamy 25, mięsa. Na 25 miesięcy mamy żywienia. Burza. Dwadzieścia jeden dni. Jęczmień. No z tych pól, tylko co z tego jęczmienia będziemy mieć? Wydajność 8 na 9. No dobra. No, jakieś browary starczy. Które wprowadza się nowa rodzina. Tu się chyba wprowadzają. A. Ci chyba je nie wyprowadzili, nie chcieli po prostu mieć browara. Jak to moje tutaj 20 sztuk mamy. No powolutku coś tutaj działa się. Dobra, tu mamy młyn, tutaj się buduje, ale i tak nie mamy żadnego zboża. Na 40 dni żniwa, później wszystko odłogiem. Rok będziemy mieli niedobry. Dobra, ale tu my nie mamy jeszcze gdzieś coś, powinno być. Tam jest pszenica.
tutaj coś było. No naprawdę nie ma tu gdzie. No jakoś sobie musimy poradzić. Jak to się mówi na kłopoty bednarski. Kościół, nie potrzebuję. Mamy tutaj jednego. Stan ludności 170. No bardzo ładnie tu już. Tu już jest szlachta. Wiem, że nie ma browarów. Cztery rodzaje produktów. Trzeba im. Dobra, to jest. Tam to wybuduję. Tu jagodki zbierają na bieżąco. Handel działa. 240 mamy jagód. Ziarna jakieś. Zioła i mięso. Są cztery produkty jak nic. A oni nie chcieli takich produktów od nas. Jajca w ogóle nic. Dobra, to za mocno czerwonego było to. Strefa zgniotu. Tu ładne te budyneczki mamy już. No. Ale browaru nie ma, panie. Buty. My buty sprzedajemy. Panie handlarz, obuwie skórzane. To nie ma, to nie ma. To tu mamy tak dużo? Desek. Po 12 można zawsze sprzedać. Tu zwierzęcia nie mamy. Dobra, niech ma. Do faktorii przyjdzie. Nie wiem, czy nie musimy tutaj zrobić tej stajni. Weźmiemy. Na bogato. Dobra, ale my tu mieliśmy dużo do przehandlowania. Obuwie. Tu chyba obuwie. Nie, tu są zbroje. Tu mamy butów. 80 po 80 sztuk. To jest tak. Jeśli mamy tutaj brak szlaku. Tak, tak. Brak handlu. Brak handlu. Te buty. Brak handlu, wywóz. Dobra, pełny handel. Zaznaczymy sobie. Tu też pełny handel. Sobie dokupimy trochę jeszcze tych. Bo tu mamy pasmiska na 66 sztuk. Dobra, to na razie z produktami cinko. Pola nie mamy żadnego. Śniwa na 114 dni. Dobra, tu cały czas rośnie i zrywają na bieżąco. Nie wiem, czy na taki sezon nie dobrze jest ustawić sobie dwóch tych zbieraczy, by to mocniej to zbierali. Bo akurat taki przestój jest tutaj z majstrami. Bo w gospodarce nie robią. Dobra, to postawimy.
No, zwierzenie to... To dużo, trochę. Panie, wyhamuj. Zaraz musi być. Tak, tutaj wybudujemy jeszcze jedno. Mamy 55 akurat. Ludności mamy full. No też by się było trzeba zastanowić, gdzie coś jeszcze wybudować. Czemu i tu butami, narzędziami, dyskami i... No... Handlują. Którzy cierpią. To, że oni to zawsze coś mają tutaj. Panie, jedzenia jest dużo, wystarczy sobie przyjść na targ. Oj, chałupa tam na czerwono świeci. Tu na zielono. Opał. Ubrania full. No, nie mają co narzekać. Ale to właśnie oni tutaj robią. Ogólnie. Tu mamy. Jakbyśmy sobie tutaj zmienili. Na te. Okej. Jedni będą robić to. Jedni będą... Aha, to już robili. No to dobra, to zmienimy może tutaj do szlachty coś lepszego. Bo jak to idzie włóczka? Idzie. Tutaj sobie pracują elegancko panowie. Ale szału na razie nie ma. Dawaj, najwyższy. Bo jeszcze rośnie tutaj. To jest wyłączone z handlu, to też dobra. No tutaj się będziemy musieli trzymać. Jak będą trzy produkty, dopiero załączymy sobie karczmę. Dobra. Poznam city. Dobra, ktoś tu doszedł nam. Dajmy tutaj. Niech już wydobyły ten kamień, to będziemy transportować tutaj. A tutaj jedzenia i tego to mamy akurat na taką rodzinę. Szkoda, że tu nie ma żadnej ziemi. Ten jęczmień to kurde by się przydał, naprawdę. Tu nie. Pszenica. Też nie. No, tutaj tak. I jęczmień, i pszenica, to by było coś. Coś, jakieś zbiory by były. A w ogóle jeszcze jest jakaś tutaj parcela taka na wypasie. To jest tylko ta czerwona, taka ładna. No i tutaj, ta. Obok nas i ona jest dużawa. Żyto. Pszenica. Wody mamy. No a jak tego to będziemy chyba tutaj to pakować. Tutaj. Akurat blisko. Na te dwie strony. To będzie tu połączone. To mamy taki plan, żeby tam przejąć to wszystko. Bo tu mamy jakiś handelek tam delikatny idzie. Mamy czterech w
Ej. Czemu oni tego nie budują? Panie. Najwyższy priorytet to jest. A, wół dopiero tutaj do oszedł. No teraz się trochę wdzieli za to. Nadar rośnie. 256 mamy tu. Troszkę już jest tego wszystkiego. Dobra, tu dodamy jedną osobę i to. To będziemy mieli tutaj full handlarzy. Dobra. Niech zbierają. Ja wiem, że ci tam coś boli. W ogóle dajesz jakieś tutaj zasoby? Ja się tak starałem. I cię rozbiorę. Dobra. Mamy spokój. A, żeśmy ich tutaj wydupcyli. Postawimy im parcelę zaraz, nie wiem, gdzie to im postawić. Tutaj mają zajęte już. Może tutaj jeszcze pociągniemy te domy. Dobra, tu. Tu postawimy parę domków. Coś takiego. Dobra, mamy to. Tu mamy trzech. Dobra, tu jedną osobę zabierzemy. Założymy tu. Ok. Żniwa za 95 dni. Ja zamarznę, jak maj mamy. Naprawdę nie wiem. Ale my przyspieszymy troszkę tutaj. Dobra. Na dwie ekipy zrobiliśmy tutaj, bo tu. Jak rośnie, to trzeba wykorzystać. Dwadzieścia mamy. Panie. Panie handlarz. Handel. 20. No. To ja bym chciał tutaj mieć już. Okej. Bo tu pusto, to musi być tu chyba cała zagroda, żeby to dobrze funkcjonowało. Dobra, tu browarników nie mamy. Tu, to ten sud, dobra, niech buduje. Tak nic nie robi teraz. Ten działa, fajnie. Też działają. Później.
dymarka. No, do tej dymarki musimy coś dać, bo zasoby mamy. To drwala przestrzeń magazynowa. Ale nie mamy desek. Nie majster. Tutaj coś działa. Działa, dobra. Ja uruchomię tutaj tego pana. Tu weźmiemy tak, a my od niego wyślij, odbierz kamienie. Okej. Do poznania. Niech transportuje. Konia ma. Miejsce stajni 2. O, i ma 2 habety. No i jeszcze stoją. A transport kuleje. I myślę, te roboty się weź. Dobra, już ten dom wybudowano. Kościół mają. No myślę, że tutaj może coś im nie prażyło. Nie wiem, nie wiem. O co im tam chodzi? No, majster poszedł po wełnę. 20 sztuk. Musimy zakupywać sobie towar. By pasowało to, to byśmy zaraz tutaj kliknęli sobie tę owieczkę. By było szybkie rozmraszanie. I można by było handlować. Już by była kasa. Taka owieczka troszkę kosztuje chyba. I na 30. No, tu mamy. Mamy 5, 3, 11. 6 wołów, 2 muły, 3 konie. Boże, jak się ustawiliśmy. Jedzenia mamy, przeżycie na 11 miesięcy. A jeszcze trochę będą żniwa. Tutaj zbierają. Tu jeszcze rośnie? A rośnie oczywiście. Dobra, nic. Zbierają. 400 mamy. O. Wierzę, no trochę tutaj przyrost jest. To już dajemy tutaj. A nie to. Ludzi. Ogólnie. Limit zaawansowane. A, tu spauzowaliśmy. To jest to taki przyrost był. Siedem mamy domów. Tutaj jedna rodzina może się jeszcze wprowadzić. Tutaj. Nadal biednie. Dobra, zobaczmy co tam jeszcze w Poznaniu. Tu musimy taki główny trakt zrobić do Poznania. Bezpośrednio tutaj. O. Ciach, ciach. I tutaj tu transport powinien działać. Ale czy działa? To ja nie wiem. Bo majster bimbał sobie troszeczkę. Magazyny są puste.
zaawansowane. Dobra, dodamy tutaj tego muła, niech to targa tutaj. Tu mamy podatki, jakie są. Na handlu coś tam zarabiamy, jak to z tymi podatkami mamy. Zróbmy tu dychę. Zobaczymy. Zrobimy piątkę. Czy będą zadowoleni? Może nie. Tu mamy 180. Żeby tam jeszcze jedną parcelę tutaj, te rozszerzenie pola, musimy mieć 1000. Tak, zgadza się. Na razie na dwóch stoimy. No to będzie trzeba dużo tego jęczmienia, bo tu piwa potrzebują. Nie tak jak pieczywo, ale pieczywo też. Bo tam się zajmiemy typowo gospodarką, gdzie będziemy tylko same pola mieć. Gdy nie tak, to możemy rozegrać. A ja już zakończę sobie ten odcinek. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam was do oglądania następnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.